Witajcie kochani, dzisiaj chciałam zaprezentować Wam szybki, jakże i smaczny obiad. Dania, jakie dzisiaj będziemy przygotowywać, są to gołąbki z liści winogron, zupa brokułowa, surówka z papryki i bakłażana zasmażana oraz deser magnolia. Nie przedłużając, zaczynajmy od gołąbków. Pierwsze co, zacznijmy od rozdzielenia liści kapusty. Kapustę można wrzucić całą do garnka, jeżeli chcecie. Jeżeli nie, no to możecie tak pojedynczo listki wrzucać do zaparzenia, jak ja. Pamiętajmy o tym, że woda powinna być wrząca, żeby nam się liście zaparzyły. Czas parzenia liści to jest dosłownie 1 minuta. Przejdźmy teraz do farszu. Do farszu potrzebujemy 2,5 szklanki ryżu. Pamiętajmy o tym, aby wcześniej wypłukać dobrze ryż i pozostawić, najlepiej pozostawić w wodzie na 15 minut. Jeśli chodzi o zieleninkę, jest to 5-6 gałązek zielonej pietruszki oraz koperku. Ja wszystko drobno kroję. Do tego dodajemy jedną cebulę i 250 g mięsa mielonego. Mięso mielone może być oczywiście jakie tylko chcecie. Do tego dodajemy jeden ząbek czosnku i 3 łyżki przecieru pomidorowego. Przyprawy, jakie są potrzebne: 2 łyżeczki soli, 1 łyżeczka pieprzu oraz 2 łyżeczki słodkiej papryki. Wszystkie składniki razem dobrze mieszamy. Można łyżką, można rękoma. Dodajemy do tego pół szklanki oliwy z oliwek. Ja używam 250 ml, czyli 125 ml nam wystarczy oliwy z oliwek. Najlepiej farsz wymieszać rękoma, dlatego że nasze wszystkie składniki się dobrze wymieszają wtedy. Gdy farsz mamy gotowy, przejdźmy do zawijania gołąbków. Jeden liść gołąbka kroimy na 4 części. Po jednej łyżeczce można 1,5 łyżeczki dać cienko farsz. Następnie dwa rogi zwijamy do siebie i zawijamy w taki malutki oto gołąbek. W Turcji bardzo ważne jest to, aby gołąbki były malutkie i cienkie, wtedy są smaczniejsze i praktycznie w ten sposób robione są w każdym oto domu. Kolejny gołąbek robimy tak samo, środki zawijamy i na końcu zawijamy całego gołąbka. Po zawinięciu takich gołąbków wkładamy gołąbki do garnka i zalewamy je w całości wodą, po czym gotujemy przez 45 około godziny. Gołąbki mamy gotowe. Dla lepszego smaku dajemy jedną łyżkę masła na górę gołąbków. Wtedy smak jest gołąbków naprawdę lepszy. Gołąbki mamy gotowe. Zupa brokułowa jest to bardzo zdrowa zupa i bardzo smaczna. Zachęcam. Potrzebujemy jedną małą cebulę, jedną marchewkę oraz ziemniaka i do tego pokrojonego brokuła. Wszystkie warzywa dokładnie gotujemy, zalewamy je wodą i gotujemy. Wodę odcedzamy. Kolejnie potrzebujemy jedną łyżkę masła i 3 łyżeczki oliwy z oliwek. Mieszamy, aby masło się roztopiło. Następnie dodajemy jedną łyżkę mąki. Pamiętajmy o tym, żeby mieszać, żeby nam mąka nie zrobiły się grudki. Do tego dodajemy jedną szklankę mleka oraz pół opakowania kremówki. Jeżeli kremówki nie chcecie, to jak najbardziej nie musicie dawać, ale jeżeli dacie, to wtedy smak będzie lepszy. Pomału dolewamy wodę, 1,5 litra wody oraz wcześniej nasze ugotowane warzywa. Chwilkę gotujemy jeszcze, aby smak był lepszy. Do tego dodajemy jedną łyżkę
soli. Gdy już zacznie nam się gotować, całą zupę blendujemy i mamy zupę. Kolejne danie, jakim chciałam się z Wami podzielić, jest to surówka z papryka i bakłażan zasmażany. Na początku potrzebujemy dwa bakłażany. Bakłażany kroimy i zalewamy wodą z solą. Odstawiamy na około 5 minut, żeby gorycz z tego bakłażana wyszła. To jest bardzo ważne. Bakłażana smażymy na głębokim oleju, jakże również dwie czerwone papryki i jedną paprykę zieloną. Oczywiście papryki kroimy w kostkę i smażymy również jak bakłażana. Już mamy gotowe, dodajemy do miski jeden ząbek czosnku oraz 5 łyżek jogurtu naturalnego. Do tego dajemy jedną łyżeczkę soli. Wszystko razem mieszamy i łączymy z warzywami. Jeżeli chcecie, możecie tutaj dodać śmietanę, ale uważam, że jogurt naturalny będzie lepszy. Pamiętajmy o tym po wyciągnięciu z oleju naszych warzyw, aby dać warzywa na papier. O tym wcześniej też nie powiedziałam, a to jest bardzo ważne. I oto nasza suryweczka jest gotowa. Kolejny przepis, jaki mamy, jest to deser Magnolia, chyba raczej znany przez każdego, ale i tak chciałam Wam zaprezentować, ponieważ deser Magnolia jest bardzo prosty do zrobienia i jest bardzo delikatny w smaku. Co potrzebujemy? Potrzebujemy 1 litr mleka, 1 szklankę cukru oraz 1 żółtko. Wszystko dokładnie mieszamy. Cukier tutaj przypominam, że dodaję 250 ml szklanka. Do tego daliśmy 3 łyżki mąki oraz 3 łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko mieszamy i po czym zagotowujemy. Staramy się, aby nasz krem się zagotował. Gotujemy na małym ogniu, żeby żeby z kremu nie zrobiły się grudki. Po czym dodaliśmy jedno opakowanie kremówki. Do pojemnika, którego tylko chcecie, dajemy zwykłe herbatniki. Potrzebujemy około 1 opakowania herbatników. Mielimy herbatniki i dajemy wtedy do szklanki. Do tego potrzebujemy 10 sztuk truskawek. Truskawki kroimy na połowę i po prostu po brzegach, tak żeby aby brzegi dotykały, żeby szklanki dotykały nasze truskawki, dajemy je do pojemnika. Następnie krem, który wcześniej zrobiliśmy, dajemy. Pamiętajcie, aby ten krem był zimny. Jeżeli dacie gorący, no to efektu nie będzie takiego, jak powinien być. I na górę jeszcze raz opakowanie mielonych herbatników. Do dekoracji jedną pokrojoną w kosteczkę, czy tam w paseczki, truskawkę. Gotowe. I tak oto prezentuje się nasze danie tureckie gołąbki. Do tego mamy surówkę z papryki i bakłażana i do tego bardzo delikatną zupę brokołową. Na deser mamy magnolię. Mam nadzieję, że takie proste przepisy Wam się podobają. Jeżeli tak, no to oczywiście nie zapomnijcie o subskrybowaniu mojego kanału i do zostawiania łapek w górę. Oczywiście również nie zapomnijmy o komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mnie i do zobaczenia w następnym filmiku.